poszukiwaniu kolejnych starych aut spotkaliśmy takiego oto Lublina, który jest, nie wiem, przerabiany czy coś, bo z przodu ma budę, a z tyłu ma oddzielnie jakby pakę, bo zawsze blaszaki były takie połączone. Nie wiem, co to za wersja, być może to Lublin 1 jest. Na Lublinach to aż tak się nie znam. Możecie napisać, no, w stanie prawie że agonalnym, można powiedzieć. Ta buda jest właśnie chyba, przynajmniej tak wygląda, jakby była z jakiegoś włókna szklanego, a tu jest oczywiście metal. Tu jakaś szpachla była. I z tyłu drzwi też prawdopodobnie metalowe. Podejrzewam, że to jest Lublin 1, ale możecie dać znać.